Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie o wioślarstwie z prezesem Polskiego Towarzystwa Wioślarskiego Jackiem Karolakiem. Dzień dobry, będziemy rozmawiali o sukcesach, o sezonie, a tak naprawdę sezon się zaczął nie do końca po myśli prezesa, gospodarza mistrzowskich sprintów na Wiśle. To znaczy w czerwcu, na początku czerwca, pierwszą imprezą mistrzowską, jaka była w Polsce, to były właśnie Mistrzostwa Polski w sprincie wioślarskim. I zawody przygotowane z dużym rozmachem, natomiast nie do końca się udało je przeprowadzić, gdyż drugiego dnia warunki atmosferyczne uniemożliwiły ściganie się zawodników na wodzie. Trzeba było niektóre wyścigi rozegrać na ergometrach, a kolejne w niektórych wyścigach ustalić na podstawie przedbiegów i repasaży sobotnich. Niemniej jednak medale zostały rozdane i tutaj dosyć korzystnie dla naszych wioślarzy, ponieważ 4 medale zdobyło Polskie Towarzystwo Wioślarskie. Wygraliśmy rywalizację 8, 4 bez sternika, drugie miejsce było na 2 bez sternika, no i brązowy medal 2-4 bez sternika, także ten drobek medalowy dla nas był bardzo dobry. Natomiast no, nie odbyło się to wszystko do końca po wioślarsku, chociaż ergometr wioślarski jest częścią wioślarstwa. Nie wypada się z tego aż tak bardzo uśmiechać i śmiać, tylko ja mówię tak z podziwem, ten uśmiech jest, że jednak daliście tę imprezę jakoś zamknąć, bo przecież ten wiatr, który spowodował falę na Wiśle, to naprawdę był bardzo poważny problem. Każdorazowo, jak organizujemy tę imprezę na Wiśle, to jest właśnie to niebezpieczeństwo, że warunki atmosferyczne, duży wiatr zachodni może nam uniemożliwić ściganie się. No już wiele lat temu, już kiedyś była taka sytuacja, że też trzeba było odwołać zawody i również odbywały się na ergometrach, z tym, że to nie były Mistrzostwa Polskie, były to Memoriał Juliusza Kawieckiego. Ale tegoroczne zawody no, były jakimś tam precedensem do następnych sytuacji, jakie mogą się przydarzyć. I jest to też nieunikniona sytuacja, kiedy rozgrywamy to na Wiśle, a nie na przykład na innych akwenach, na przykład Sobótce. Czy w przyszłym roku będą również Mistrzostwa Polski w sprincie też na Wiśle i też zorganizują to płodcy wioślarze? Czy nie zniechęciliście się tymi przygodami z tego sezonu? To znaczy, od samego początku pomysłodawcą Mistrzostw Polski w sprincie było Polskie Towarzystwo Wioślarskie i póki co jesteśmy jedynym wykonawcą tej imprezy. Chcielibyśmy ją kontynuować, kolejne edycje. Oczywiście, że chcielibyśmy wrócić z powrotem na Sobótkę, niemniej jednak obecna sytuacja, jeśli chodzi o roślinność na Sobótce i sam akwen wodny, nie jest możliwe rozgrywanie regat, dopóki nie zostanie to pogłębione i naniesiona odpowiednia minimalna infrastruktura pod kątem wioślarstwa. Bardzo dziękuję, że to powiedziałeś, bo klub, który w historii ma swoich przecież zawodników uczestniczących w Igrzyskach Olimpijskich, medalistów Igrzysk Olimpijskich, świata i tak dalej, no to są jedyne tak naprawdę zawody, regaty, w których możemy zobaczyć zawodników i zawodniczki z Płockiego klubu i z całej Polski. No więc cieszę się, że do tego oczywiście tak zapomniałem dodać, podchodzi. Jest to jedna z dwóch imprez, które rozgrywamy, bo druga impreza to jest tradycyjny już Memoriał Juliusza Kawieckiego. I tak jak mówiłem na początku, chcielibyśmy zarówno my, jak i nasi sponsorzy, dzięki którym te zawody rozgrywamy, a więc zarówno gmina Płock, jak i Zarząd Województwa Mazowieckiego, a sponsorzy tacy jak PKN Orlen, czy firma Terbut i Polski Cukier. Wszystkim tym podmiotom zależy na tym, żeby ta impreza była kontynuowana i żeby przyjeżdżali do nas najlepsi zawodnicy z całej Polski. Mam nadzieję, że ten pech, który nam towarzyszy pogodowy pech, a przypomnę, że już przez 2 lata kolejne ten pech nam towarzyszy, myślę, że już został wyczerpany i w przyszłym roku uda się rozegrać przy pięknej, słonecznej pogodzie. Już tak kiedyś bywało. Bezwiecznej. Tak, bezwiecznej. Tak się rozpoczął ten sezon, potem Kruszwica. No ta Kruszwica jest dla Was czymś więcej niż tylko torem treningowym, bo przecież tam spędzacie sporo czasu. No, tutaj zdradzamy pewną tajemnicę, którzy nie wiedzą, że płodcy wioślarze no, szukają spokojnego akwenu, a taki spokojny akwen jest właśnie na jeziorze Gopło.
No już od kilku lat jeździmy do Kroszwicy na Gopło, gdzie mamy dogodne warunki do uprawiania wioślarstwa. Przede wszystkim jest tam spokojna woda, nie wiem, wiatry są na tak wieją, że można codziennie realizować treningi. Przede wszystkim mamy młodzież skoszarowaną, a więc nie ma niebezpieczeństwa, że coś nie wyjdzie, jakieś względy organizacyjne zostaną niedopełnione. Poza tym jest tam tor wioślarski, gdzie można się przymierzać już do jakichś tam treningów kontrolowanych. No i dogodne warunki mieszkaniowe, także 6 tygodni w tym roku siedzieliśmy w wakacje. No, dokładnie. Dla nie, pod myślą wierzą. Było to dużo, ale bardzo przyjazna atmosfera dla wioślarstwa. No właśnie, ktokolwiek by przejeżdżał tam pod Myślą Wieżą i zobaczył na jeziorze płynące osady, to prawdopodobnie są to osady płocka. A jeżeli nie, no to nie byłby pewny, no to spójrzcie tylko na pióra wiosła, tam są barwy. Biało-czerwono-siwe. Biało-czerwono-siwe i wtedy oto płyną płocczanie. To był dobry okres w Kruszwicy, bo przecież przygotowywaliście się tam do bardzo istotnych, ważnych regat Mistrzostwa Polski Młocików w Poznaniu. To znaczy, czyli dobrze przepracowany okres. No, pierwszą imprezą, jaka się odbyła, to była impreza właśnie w Kruszwicy rozgrywana. To była Olimpiada Młodzieży i tutaj mieliśmy piąte miejsce dwójki podwójnej. Dwójka podwójna to jest taka konkurencja, która jest najbardziej obsadzana ze wszystkich konkurencji. I na 31 dwójek nasza była piąta. Przypomnę, to były Kuba Kalinowski i Oskar Żmuda. Mieliśmy tutaj apetyty medalowe, niemniej jednak no, brak doświadczenia trochę chyba u zawodników uniemożliwił zdobycie tego medalu. Niemniej jednak piąte miejsce to jest bardzo dobre miejsce. Grupa młodzieżowa przygotowywała się do Mistrzostw Polski Młodzieżowych w Poznaniu. Mówię, tak. I to była przedostatnia impreza w te wakacje, jaka się odbyła. I tutaj wróciliśmy do panteonu zwycięzców ósemki. Dwa lata temu mieliśmy złoty medal na ósemce młodzieżowej. W ubiegłym roku był srebrny medal, w tym roku udało się wywalczyć to złoto na naszej nowej łodzi zakupionej z budżetu obywatelskiego. O, dziękujemy wszystkim, bo to się przydało właśnie, teraz wiemy co, jak i po co. Łódka naprawdę się dobrze sprawuje i zdobywamy na niej co roku medale. No i również na tej samej imprezie były również Mistrzostwa Polski Młodzików i tutaj srebrny medal, niespodziewanie. Dziewcząt w dwójce podwójnej. To była Kinga Nowakowska i Ola Maciaszek. Dziewczyny fajnie się zaprezentowały na tych zawodach. Pokonały no, bardzo bardziej utytułowane zawodniczki nawet od siebie. I ten medal jest o tyle dobry, że jedna z zawodniczek jeszcze w przyszłym roku będzie młodziczką. Także liczymy tutaj na Olę Maciaszek, że w przyszłym roku na jedynce. Aha, również przywiezie nam medal. No. Także te dwa medale to były takie ukoronowanie tej pracy w Kruszwicy. Oczywiście tydzień po młodzieżówce odbył się Mistrzostwa Polski Seniorów, również w Poznaniu. I tutaj nie udało się zdobyć medalu, chociaż apetyt był, szczególnie w ósemce. No tutaj wiadomo, że sama elita startowała z Polski, łącznie z olimpijczykami z Tokio. Było blisko medalu i zarówno w ósemce, jak i w dwójce bez sternika, niemniej jednak no, nie zawsze uda się te medale zdobywać. A więc te czwarte miejsce w ósemce i czwarte miejsce w dwójce bez sternika pozostawia pewien niedosyt, ale mam nadzieję, że ten niedosyt zostanie tak jakby skompensowany wynikami regat jesiennych, które jeszcze przed nami. No więc właśnie, co w najbliższym czasie? Czy jeszcze liczymy na pewne sukcesy płockich wioślarek i wioślarzy? Jest taka szansa? Znaczy w tej chwili zawodnicy odpoczywają do końca wakacji i od 1 września ruszamy już z przygotowaniami praktycznie kończąc sezon tegoroczny, ale to już są tak mi też już początek przyszłego sezonu. Na pewno odbędą się dwie imprezy komercyjne. To jest Wielka Wioślarska o Puchar Brytyj, gdzie co roku startowaliśmy. W ubiegłym roku też żeśmy zdobyli tam dwa puchary na tych zawodach. Oraz regaty w Toruniu, maraton wioślarski, gdzie się biega z łódką, wiosłuje na ergometrze i wiosłuje na łodzi. Bardzo widowiskowe. Bardzo widowiskowe. To kończy się na Starym Rynku w Toruniu. I to są imprezy dzień po dniu. Do tego jeszcze dochodzą międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Ełku, gdzie ta nasza dwójka dziewcząt medalistki srebrne z Mistrzostw Polski wystartują. No i na koniec października ostatnia impreza coroczna, bardzo duża impreza, centralne regaty jesienne, gdzie już będzie
przegląd zawodników pod kątem reprezentacji na przyszły rok, zarówno w juniorach, jak i w seniorach, jak i w młodzieżówce. No to która teraz z tych, nie, no to na pewno Poznań jest najważniejszy. Znaczy nie, no każdy, żeby tam Torun nie pomyślał sobie, legaty że teraz... Poznańskie to absolutnie, są, to są legaty na jedynkach i dwójka no bez Sternika, więc tutaj będzie na pewno bardzo dużo tych osad i tutaj trzeba będzie już się porównywać do tych najlepszych. Wiadomo, że mamy rok, że skończyło się Igrzyska Olimpijska, więc będzie odświeżenie wszystkich reprezentacji, szczególnie tej reprezentacji seniorskiej. No i nadzieje na Paryż. Może niektórzy już teraz będą szukali talentów, które ja myślę, że to przede wszystkim właśnie zacznie się od regat jesiennych. Jeżeli mówimy o Bydgoszczy, to mówiliśmy o Toruniu, tam na Rybim Rynku. Tutaj stary rynek Torunia, a na Rybim Rynku w Bydgoszczy, tam jest meta Wielkiej Wiosiarskiej. Tak jest. No to tylko tak przy okazji, gdyby tam ktoś z Państwa przejeżdżał, to bardzo proszę, bo to naprawdę widowiskowe zawody, naprawdę widowiskowe regaty i to naprawdę się świetnie naprawdę ogląda. A płyną tutaj, to jest meta, a płyną w Wielkiej Wiosiarskiej 8 kilometrów? Znaczy tam jest, impreza jest rozbudowana o wiele wyścigów, a, także no tam jest, są tak. Wyścigi również nawet smoczych łodzi. Smoczych łodzi, tak. Kajakowe. Regaty są i sprinterskie, i długi dystans. No, no w długim dystansie akurat nie startujemy my, bo tam startuje reprezentacja Bydgoszczy kontra Mistrz Polski. To jest taka formuła już od lat na 8,5 kilometra. Natomiast wszyscy inni ścigają się na 2 km lub w wyścigach sprinterskich na 400 metrów. Prezesie, no ciągle szukam podsumowania tego sezonu. Jeszcze za wcześnie mówić o jakimś dorobku na ten sezon? To znaczy, jeśli chodzi o imprezy mistrzowskie... Czy czekamy na Poznań? Nie, myślę, że już imprezy mistrzowskie możemy podsumować. No, skończyliśmy z 6 medalami w tym roku. To o 2 medale mniej niż w ubiegłym roku. Natomiast no, na pewno jest mniej zawodników niż w ubiegłym roku i to jest nasz największy problem. Mamy trochę mało, znaczy nawet nie trochę, tylko sporo za mało wioślarzy. Bywały lata, że mieliśmy tych wioślarzy 4 razy więcej nawet. Mhm. Także zapraszam, korzystając z okazji. Bardzo proszę. Zapraszam młodych ludzi do wielkiej przygody wioślarskiej. Od 6 klasy wzwyż do tego, żeby przyjść na naszą przystań, spróbować swoich sił w wioślarstwie, zobaczyć, jak trenują mistrzowie Polski na 8 i samemu spróbować swoich sił, a na pewno zapewnimy wszystkim bardzo dobry sprzęt, trening na najwyższym poziomie i ciekawą przygodę łącznie z organizowaniem zgrupowań obozów zimowych w górach, wiosennych, letnich, narciarskich. Wszystko to oferujemy młodym ludziom, którzy chcieliby spróbować swoich sił w sporcie, a najlepiej połączyć naukę ze sportem. Dlatego o tym mówiłem, że to zaproszenie jest nie tylko do uprawiania tej dyscypliny sportu, co jest jasne, a i do wielkiej, fajnej przygody wioślarskiej. Proszę Państwa, to jest bardzo godne uwagi. No i jeszcze raz podkreślę, że wracając do tego naboru, do prezesa, do PTW, tam wszystkie informacje, ale nie mówiliśmy tutaj, jeżeli mówimy o sukcesach, to trochę tak nie mówiliśmy o trenerach, ani o Piotrku Sołkowskim, ani o Bogdanie Zaleskim, no panie prezesie. Oczywiście, każdy. No, ja naprawdę, bo to jest... No, starałem się unikać personali, bo wiadomo, że w Ósemce jest aż 9 osób płynie. No dobrze. Ale, no. Oczywiście, grupą młodzieżową i seniorami zajmował się w tym roku tam, bo trener Bogdan Zaleski, olimpijczyk za ten nasz. Już wieloletni trener, można powiedzieć. Natomiast młodzików trenował i juniorów młodszych Piotrek Sałkowski. Także pozdrawiam kolegów serdecznie. Trenerzy teraz również odpoczywają. Natomiast od 1 września wspólnie zaczynamy przygotowania do regat kontrolnych jesiennych. I wpisujcie się do tego klubu, wpisujcie się do tej dyscypliny sportu, wpisujcie się do tej wielkiej, jak już podkreślam jeszcze raz, fajnej atmosfery i przygody wioślarskiej, by no, reprezentować, co by nie było, na zawodach nie tylko ogólnopolskich, ale przecież i zawodach międzynarodowych Płockie Wiosła i Płockie Towarzystwo Wioślarskie. Prezesie, czyli z optymizmem patrzymy na dalszą część sezonu, z tego co mogę tutaj się domyślać i chyba raczej no, sezon dobrze spełnia i rokuje swoje nadzieje na te ostatnie kilkanaście tygodni, mimo że no właśnie jest mniej wioślarzy i wioślarek.
No, chcielibyśmy, żeby ta końcówka sezonu była tak, z takim przytupem. A więc liczymy na to, że nasza ósemka jest zarówno w Toruniu, jak i w Bydgoszczy się dobrze zaprezentuje, że nasze młodziczki zdobędą medale na swojej najważniejszej imprezie, jakie są międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików. No i w czasie tych regat jesiennych, że nasi zawodnicy dostaną dostrzeżenie przez trenerów kadry pod kątem przyszłorocznej reprezentacji. Jedno zdanie. Zadowolony po Igrzyskach Olimpijskich w Tokio jako wioślarz, jeżeli chodzi o uważam, tę dyscyplinę sportu w Japonii? Że jako wioślarze możemy chodzić z podniesionym czołem. Dziękuję. Wioślarstwo jest imprezą, która jest dyscypliną, która z każdych Igrzysk Olimpijskich, przynajmniej w ostatnim dwudziestoleciu, przywozi medale. Również było w tym roku ten srebrny medal czwórki kobiet. Był takim ukoronowaniem tych wszystkich przygotowań, pięciu lat przygotowań. I oczywiście nie dużo zabrakło, by ten medal był drugi, bo 0,3 sekundy zabrakło drugiej czwórce. Także myślę, że na tle innych dyscyplin wypadliśmy całkiem dobrze. I uważam, że to jest słuszny kierunek. I tym akcentem bardzo dziękuję za przybycie do studia. Jacek Rolak, prezes Polskiego Towarzystwa Wioślarskiego. A ja Państwa zapraszam i zachęcam, szczególnie młodych i młodzież, do tego, żeby się wpisać do tej dyscypliny sportu i zacząć swoją wielką przygodę. A jeżeli nie aż tak, to chociażby spróbować przejść i zobaczyć, jak wyglądają pomieszczenia, jak wygląda klub. No i oczywiście wziąć udział w pierwszych treningach. A może zobaczymy, że ktoś tutaj zjawiający się będzie przyszłym mistrzem Polski albo... Czekamy na młodzież. Wszystkiego dobrego. Zapraszam na kolejny program Na Szlakach Sportu.